Jest, jest. Dobry wieczór. 21 Cześć, z minutami. Odśpiewaliśmy właśnie apel jasnogórski, dlatego się spóźniliśmy na to. Z Ewą i Wojtkiem, naszymi gośćmi dzisiejszymi. I bardzo się cieszymy, że udało się w końcu połączyć. Bo mieliśmy drobne problemy techniczne. Kamera nam prawie się tutaj posypała. Wywinęła. Ale jesteśmy. Jesteśmy, jesteśmy i wy też już jesteście. Witamy. Wyłączamy dźwięki przy okazji. Serdecznie wszystkich. Poczekamy chwilę, aż się tutaj pozbierają. Siema, Rafał. Rafał, brawo, pierwszy. No jak facet no. Pierwszy przychodzi na się live, ale jest siła. My sobie damy taką chwileczkę na udostępnienia. Anna Soltys, siema Anka. Widzimy się z Anią już niedługo. Cześć, już Anio. Niedługo. Ewa i Wojciech zatoszali z radości, jak zobaczyli Anię. Tak, tak, my się z Anią bardzo dobrze znamy, bardzo się lubimy i witamy cię, Ania. Ania ostatnio była ja nic nie mówię. Kurierem u nas w domu. Tak jest. O, proszę. Nic nie mówię, ale Ania przyjeżdża na Dzień Kobiet, prawda, Aniu? Wiem, wiem. Bo się zastanawia. I to Ania przyjeżdża z Katowic. Z Katowic aż do Gdańska. Moi drodzy, Przemysław, witaj, Joanna, witaj. Co tam jak dalej? Się robi? Jak to się udostępnia, już nie pamiętam. Kamila, no, Przemysław, witaj, znamy się, Przemysław, Ania, cześć. Znacie się. O, Kamila, hej, witaj Kamila. Anna. Gdzie ty Kamila? Ja tu nie mam żadnej. A nie, tu Kamila, dobra. Kamila, jeszcze Asia. Słuchajcie. Dajcie znać, czy nas słychać i skąd jesteście właśnie, z jakich miejscowości. Napiszcie od razu, to zobaczymy, czy komentarze działają poprawnie. Basia, cześć. Nie, nie miało być, że z jakiej miejscowości. Z jakiej wspólnoty do nas bierzeć. Także witamy Was z Jaworzna, ze wspólnoty. Jesteśmy we wspólnocie Metanoja w Jaworznie. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich Metanojczyków, bo wiemy, że częściowo są tutaj z nami. Tak, także spamujcie tam Metanojczycy, jak jesteście, to tam wiecie, serduszka. Tak jest. Tak, tak, pokażcie się tu, bo my nie wierzymy tabakom, że tam. Że w ogóle jakaś taka wspólnota. Że tam ludzie. Tak, ja wam mówiłam, przyjedźcie na strefę zero w czerwcu do Jaworzna, to uwierzycie. Zapraszamy serdecznie. Zobaczymy i uwierzymy. Bełchatów z małżeństwem nieidealnym, witajcie. Aśka z Michałem, czy sam Michał, czy sama Aśka, czy cała rodzinka. Dajcie znać. Przy okazji, jak to każdy dobry program zaczyna się reklamami, to właśnie. Już reklamujemy kolejnego live'a w najbliższy piątek. Stanisław i Michał właśnie z małżeństwa będzie nieidealnego. Osoba będzie męski testosteron. Męski live, także zapraszamy. Michał będzie nam meandry swojej męskości w XXI wieku sprzedawał, więc na pewno warto posłuchać. W ogóle jak ten temat się będzie nazywał, jak właśnie być facetem i ojcem w XXI wieku. Także już Was zapraszamy bardzo serdecznie i to na pewno będzie fajny i wartościowy temat. I są oboje. No i to są nasi ludzie. Nie idealni, ale wspaniali. Za to ich bardzo kochamy. Także Aneta i Kuba też spotkanie małżeńskie. Jest super. O, tu Rafał. Rafał, jest taka koszulka. Dziękuję bardzo. Świeżo byliśmy na zakupach. Witaj, Rafał. Widzę, że Rafał, mamy wspólnych znajomych, tak, tak, znamy Janusza, oczywiście pozdrawiamy i ciebie i Janusza, nie wiem, czy Janusz nas słucha, ale fajnie, że jesteś, hej. Jak teraz nie słucha, będzie musiał nas odsłuchać. Tak. A widziałem, że nasz przyjaciel Piotr też nas ogląda, Piotruś, witaj. Sami znajomy. No, jest Piotrek, wszyscy są. Tu się dwójny naszyjnik został doceniony, także tak. Ja jestem nie. A oczywiście, że od Anity Kusz. Anita będzie również na Dniu Kobiet ze swoimi skarbeczkami, także będzie ktoś jeszcze mógł mieć taki piękny jak ja. Także zapraszamy bardzo serdecznie też na Dzień Kobiet. O tym no właśnie. Później powiemy, może już zaczniemy właśnie. Na reklamie w połowie wydarzenia naszego spotkania się. Agnieszka, cześć, cześć. Ile Magdalena, ludzi? Witajcie. Oraz Magdalena, witaj Magdalena, cześć, znamy się. Tak jest. Witamy Was bardzo serdecznie na Pogaduchach, bo Pogaduchy to taki live małżeński z małżeństwem i będziemy właśnie przepytywać naszych gości wspaniałych, wspaniałą Ewę, wspaniałego Wojtka, o tym, jak oni sobie radzą
ile lat po ślubie, to za chwilę sami powiedzą, ile mają dzieci, czy mają, też się dowiemy za chwilę. I pogaduchy mają właśnie być taką inspiracją do pokazywania fajnych, dobrych małżeństw, bo świat dzisiaj jest jaki jest, czy dobry, czy zły, to każdy z nas wie, natomiast wszyscy znamy małżeństwa, które się rozstają, a bardzo mało jest takich małżeństw, o których możemy powiedzieć, że są fajne małżeństwa, inspirujące i też chcielibyśmy pójść taką samą drogą jak oni. No i dlatego takie fajne małżeństwo dzisiaj wam zaprosiliśmy. Ewo i Wojtku, jakbyście mogli w krótkich 20-30 zdaniach opowiedzieć o sobie. Czujcie się. Wiesz, że ja żyję z gadania, płacą mi za gadanie publiczne, więc... W razie czego można mu przerywać, słuchaj, spokojnie. A, ja was zagadam po śmierć, także nie ma problemu. Rozliczymy się później, nie? Tam. A tak w wielkim skrócie, tak, jesteśmy małżeństwem od ponad już 10 lat. W minione wakacje świętowaliśmy naszą 10. rocznicę ślubu. Mamy troje dzieci, podobnie jak wy. Co jeszcze? Mieszkamy w Jaworznie, jeszcze przez chwilę, bo już wkrótce się przeprowadzamy do następnego miasta. Przeprowadzamy się, ale nie wiemy, czy możemy powiedzieć gdzie. Przeprowadzamy się do Sosnowca. Ale nie wiem, czy wiecie. Legenda. Też dotarła ta niechlubna sława Sosnowca. No tak się trochę niektórzy podśmiewują z Sosnowca. Także pytam Ewę, czy się podśmiewują? Najdalsza dzielnica Warszawy to przecież nic złego, nie? O to chodzi, dokładnie. A pytam Ewy, czy już jej przechodzi przez gardło, że jestem Ewa, jestem z Sosnowca. Ja mówię, nie, ja jestem Ewa, jestem z Jaworzna w dalszym ciągu. Z Jaworzna, mieszkam, gdzie mieszkam. Mieszkam niedaleko Jaworzna. Mam bardzo dużo znajomych z Sosnowca. Już piszą, patrz, krzązaczki. Wiedziałem, że ktoś zapytał o paszport. Że ktoś się na pewno uruchomi, tak jest. Więc my bardzo dużo mam znajomych z Sosnowca i bardzo ich lubię, bardzo chęcznie. Tak. Basia, nie trzeba paszportu. Zapraszamy cię, Basia, do Sosnowca. Także spoko. Oczywiście. Najlepsza szkoła w Sosnowcu. No tak, wiadomo. Słuchajcie, no to tak, jeszcze wracając do tego, kim jesteśmy. Tak, moja żona oto wspaniale nas przedstawiła. Mieszkamy w Jaworznie, póki co, jeszcze jakieś 2 tygodnie. No i kim jesteśmy? No, żyjemy generalnie jakoś z Panem Bogiem, staramy się żyć w rodzinie. Jesteśmy, tak jak Ewa mówiła, od kilku lat we wspólnocie Metanoia, chociaż obydwoje się wywodzimy ze wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Przez wiele lat byliśmy w oazie, czy jak są to jacyś oazowicze, to pozdrawiamy serdecznie. Natomiast od kilku lat właśnie działamy we wspólnocie Metanoia. Tutaj w Jaworznie zajmujemy się, znaczy ja głównie we wspólnocie się zajmuję uwielbieniem, bo jestem muzykiem też z wykształcenia, a Ewa służy w diakonii modlitwy. No. Chociaż tak, głównie ja się zajmuję dziećmi po to, żeby Wojtek właśnie mógł służyć w swojej diakonii. No, tak to przeważnie wygląda. Że ja tej służby mam trochę więcej, więc Ewa jakby ogarnia bardziej dzieciaki. No i mamy troje dzieci. Tak. Teraz ty. Coś więcej o naszych dzieciach też możemy powiedzieć. Mamy troje dzieci. Rok po roku się urodzili. Zosia ma prawie 9 lat, Staś ma 7, Tadziu ma 6. Tadziu jest teraz, cieszymy się, bo jest ze swoją babcią, która nam tutaj pomaga. Dzieciaki, mam nadzieję, że śpią lub wkrótce zasną. No, więc jest wesoło, jest co robić z dziećmi i tak sobie tutaj żyjemy. Tak jest, no i próbujemy ich jakoś wychować. Może nam się to uda. Niektórzy mówią, że najtrudniejsze jest pierwsze 18 lat, a później to jakoś idzie, nie? Także chyba damy radę. Później można się z nimi porozumieć w języku polskim. Albo w języku argumentów. No właśnie. To daj dychę, nie? Ale dychę w wieku 18 lat, to bilet kupi do centrum miasta za dychę. No było pewnie tak. Jeszcze w Sosnowcu. No, dokładnie. Jeszcze nie wiemy, czy jest komunikacją jest w Sosnowcu, ale to do tego dojdziemy jeszcze. No jak dojedziemy do Sosnowca. Tak jest. Będzie motywacja. No właśnie, słuchajcie, my w ogóle się znamy najpierw ja z Ewą, z grupy też polecimy domowe zawirowania i tam byłyśmy w takim kursie razem, taką grupę quasi mastermindową,
stworzyłyśmy z kilkoma jeszcze dziewczynami. To się jeszcze nie nazywało Mastermind. No. My robiliśmy Mastermind, zanim to było modne, Marta. Proste. Ktoś musi kreować trendy. Nie? Trendy. No. Więc to my. I my pracowałyśmy nad sobą, żeby być lepszymi żonami, proszę Państwa. Przestałem pracować. Grupa się zamknęła. O tym z Jankiem nagrałem od polskiego live'a kiedyś w przyszłości. Tak, jest jak jest. Wtedy, jest. Tak, dowiemy się. Poczekaj, czy zobaczymy, działa, jak będzie na live'ie potem. No i stąd się w ogóle znamy, a potem chyba weekend kobiet, nie? Czy coś? Tak, byłam dwa razy na weekendzie kobiet z tobą w Otwocku, dokładnie, tak? No właśnie, a potem przyjechaliście do Gdyni. Byliśmy w Gdyni, wspominamy właśnie, udało nam się spotkać na kawie, bardzo miło wspominamy to spotkanie, no i tak się częściowo internetowo, częściowo gdzieś tam na żywo. Mimo że nas dzieli prawie cała Polska, to gdzieś tam stąd się znamy. Nie trzeba być blisko, żeby być blisko, nie? Nie tak. Tak, to jest właśnie, miałem o tym powiedzieć, że to jest ciekawe, że jakąś czujemy do was dużą sympatię i empatię i jakieś takie porozumienie, mimo że właściwie to się nie widujemy tak naprawdę, nie? Bo widzieliśmy się raz w życiu. Dokładnie, widzieliśmy się tylko raz w życiu tak na żywo, fajne spotkanie, a mimo to jakoś tak przyjemnie, tak się z wami po prostu porozumieć, jak z przyjaciółmi, nie? Jak z kimś jakby takim bliskim, nie? Także no, fajnie. Mów jeszcze, Wojtku. No, tam słyszałem, że na Pomorzu to jesteście fajni, że was tam znają, że kwiaty wam przywożą i w ogóle, że w najlepszy kurier, że w świecie kurierskim to w ogóle to w ogóle jest... nie ma lepszych. Fakt. W sumie fakt, bo właśnie dwie firmy nasze konkurencyjne upadły i a my... Upadek? Nie są. A my jeszcze walczymy. No, przetrwanie. Bardzo dziękujemy, bardzo miłe słowa. My to samo, w waszą stronę oczywiście, żeby nie było, żeby już nie powtarzać, to tak, też czujemy to, co wy i bardzo się cieszymy. No i cieszymy się, że też zgodziliście się tutaj być, nie? Bo nie wszyscy tak są tacy otwarci i tacy fajni, jak wy. Wiecie, bo my będziemy pytać o takie rzeczy trudne, nie? Więc... obejrzeli wszystkie. Ja bym chciał powiedzieć, że mi to jest się równo, bo ja tam spoko, nie? Ja jestem człowiek bez obciachu, natomiast Ewa się trochę stresuje, że tam będziecie pytać o jakieś takie intymne rzeczy. Nie stresuje. Jak mówi, że się nie stresuje, to już negacja, to już jest gorzej, nie? Tak, wyparcie. Ale damy radę. Później przerobimy to na terapii jakiejś małżeńskiej. Tak, dokładnie, znamy bardzo fajnych terapeutów, to live z nami, wtedy można właśnie spokojnie, dajemy takie zniżki na spotkania z tym terapeutami, już w ogóle nie ma problemu. No. Rafał, dobrego czasu na modlitwie, czekamy, też mamy nadzieję na spotkanie, a my myślę, że już tutaj Matko Bosko, dużo ludzi przyszło, więc możemy przejść do meritum. Tak jest. Jest Magdalena, to od nas ze wspólnoty dziewczyny. Gabrysia, właśnie tak, tutaj serduszkuję, widzę też. Chciałam powiedzieć, że my się spotykamy w takich wyjątkowych okolicznościach, w takim sensie, że w przedbiegu tygodnia małżeństwa, który jutro się zaczyna. Nie wiem, czy wiecie, znacie, dajcie znać, jest tutaj sporo osób. Czy słyszeliście o tym, jak tydzień małżeństwa? Międzynarodowy nawet. Międzynarodowy jest teraz przedsięwzięcie. I my o tym wiemy i bardzo też mocno wspieramy tę inicjatywę, no bo to jest inicjatywa, która jest bliska naszemu sercu, budowania po prostu jedności małżeńskiej. A taki jest nasz cel jako ludzi pełnych życia, więc bardzo serdecznie was zachęcamy do zapoznania się z stroną internetową, którą później może gdzieś tam wrzucimy, ale w wielu miastach, gdzie się wiele fajnych inicjatyw, myślę, że w Sosnowcu też, a w Jaworznie na pewno, bo są tabaki i można chociażby z nimi na pewno wejść na kawę. Pomoc w przeprowadzce, myślę, że może też, jeżeli będą potrzebowali. Więc bardzo serdecznie was zapraszamy do zainteresowania się tym tematem. Walentynki 14 lutego. Tego dnia te inicjatywy się też kończą. Zawsze walentynki są dniem kończącym tydzień małżeństwa, więc to łatwo zapamiętać, że 7-14 i w ogóle iskra tego tygodnia małżeństwa wyszła z Gdańska.
Więc bardzo się cieszymy. I trwa to już parę lat i tutaj dzisiaj z Anią rozmawiałam. Ania napisała, żeby wejść na stronę po prostu www.tydzieńmaldzeństwa.pl. Dokładnie. Ale też każde miasto ma swoją podstronę. To się pewnie to bardzo łatwo da znaleźć w internecie. Natomiast jest też jakaś taka ogólnopolska konferencja z okazji tego dnia Murzyca. Bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy też online już teraz się dzieje. Także bardzo warto korzystać. O, Aneta właśnie pisze, że była msza inauguracyjna z grzybkami naszymi też kochanymi, dawali świadectwo. Ja już widziałam, że tam ludzie pisali, że świetnie było. O, proszę, w Kościerzynie 12 lutego online spotkanie, no bardzo fajnie. I grzybowcy w Bochni właśnie. No, Natalia, zobacz sobie na stronie www.tydzieńmałżeństwa.pl i tam różne, w różnych miejscach w Polsce i w ogóle na świecie teraz już to się dzieje. Dobra. Także tak, koniec reklam. Koniec reklam na razie. Ewa i Wojtek, jak wam jest ze sobą na dziś? Po prawie 11 latach. Małżeństwa, a ile by jeszcze przeprowadzić? Znaczy na dziś to jest trudne słowo, bo jesteśmy w czasie przeprowadzki. I to rozumiecie. Więc jesteśmy teraz po prostu fontanną zgody, jedności. Wspólnych decyzji, jednomyślnych. Tak, porozumienia i w ogóle się nie kłócimy, w ogóle się nie sprzeczamy. Tak to wygląda. No, także jest w ogóle super, ale czekajcie, bo zanim jeszcze powiemy, jak jest na dzisiaj, to muszę wam powiedzieć, że parę tygodni temu miałem taką myśl na modlitwie, tak sobie myślałem w ogóle właśnie jakoś o małżeństwach i tak, no i tak myślę, kurczę, do Ewy nawet przyszedłem, nie wiem, czy pamiętasz, i mówię tak, ale by było fajnie, może my byśmy się zgłosili do jakiegoś takiego księdza czy coś, żeby na przykład wbić na jakiś kurs małżeński, i poopowiadać. I coś jak poopowiadać, to jest, jak to wygląda właśnie w małżeństwie, żeby coś takiego, czuję takie przynaglenie, nie? Mówię tak, Ewie, że kurczę, to by było fajne. Myślę, że moglibyśmy coś powiedzieć fajnego, nie? No i zaraz, nie wiem, czy tydzień później i Ewa mówi, że od was zaproszenie, żeby opowiedzieć o małżeństwie, nie? Także w ogóle to jest wszystko w jednym duchu, nie? Nie, bo to ksiądz. Nie. Ten Boży backstage to jest niesamowite. Tak, jest. To jest niesamowite. Ale tak. Ale we chcieniu sanktuarium z naszą Matką Bożą Przykrzywdzicielną, tak, że wszystko zostaje w jednej rodzinie, w jednym kościele. Tak, natomiast jak jest na teraz, jak jest na jakby, czujemy, że jesteśmy w takim stabilnym miejscu chyba, nie? W sensie, że już pewne rzeczy żeśmy sobie wypracowali w małżeństwie. Dużo rzeczy już przerobiliśmy gdzieś tam razem. No i na pewno to nasze bycie razem jest inne teraz po tych 11 latach niż gdzieś tam było na początku. No mimo, że jest teraz taki czas, że jest gdzieś tam trochę więcej może tych napięć, trochę więcej jakichś tam, nie wiem, okazji i przyczyn do jakichś nieporozumień, ale gdzieś tam jesteśmy chyba stabilni po prostu na tej drodze, którą idziemy i widzimy, tak, że ta jakość małżeństwa, ta jakość miłości się po prostu zmienia na przestrzeni lat i że już jesteśmy teraz w zupełnie innym miejscu niż byliśmy gdzieś tam na początku. Tak, i że w ogóle nie tetryczymy się. O, nie wiem, jak to się mówi. Ja nie wiem, co masz na myśli. Nie tetryczejemy? Czyjemy? Nie gadziejecie? To poślą. W każdym razie nie robimy nie się tacy się. Starzy, w sensie tacy zgorzkniali czy coś, nie? Tylko nie dziadziejecie. Nie dziadziejemy, o właśnie. Tylko tak czujemy, że to jakoś tak się, nie wiem, to nasze małżeństwo tak po prostu rośnie, nie? W sensie razem z nami trochę, nie? Ale to jest fajne, nie? No bo dzieciaki nam rosną, to tego się nie da oddzielić, ale to jakby obok dzieciaków, nie? Bo pewnie o dzieciakach to osobno będziemy gadać, ale tak mi się wydaje, że w ogóle relacja w małżeństwie to jest taka podróż, nie? Że to jest jakby, wiecie, co roku to jest inny przystanek, nie? I inne miejsce, nie? To jest fajne. No i tu mamy od razu pytanie od publiczności. Monika jest z nami, z którą też się znacie z weekendu. Tam wcześniej widzę, że pisała, jakie rzeczy przerobiliście? Jakie przystanki zaliczyliście? Co? Bo wiesz, no, mniemam, że się zdarza wam kłócić po tym wstępie. Zdecydowanie. To czy my jesteśmy w ogóle osobami o bardzo różnych gdzieś tam sposobach życia, bardzo różnych temperamentach. Mamy
wiecie, od sposobu układania butów po sposób spędzenia wolnego czasu mamy bardzo różne i rozbieżne. Od razu ja rozjaśnię wszelkie wątpliwości. Ja jestem mentalną kobietą w tym związku. To prawda. To znaczy, że jeżeli Wojtek jest tym bardziej emocjonalnym, tym, którego łatwiej jest. To znaczy, no, w tym sensie, że ja jestem taki bardziej chyba uczuciowy, nie? Taki, że się wzruszam i w ogóle jestem taki bardziej wrażliwy. Ewa mówi, że ja jestem takim wrażliwym artystą, a Ewa jest bardziej taka stabilna i taka... Taka analityczna, że ja mam wszystko poukładane po prostu gdzieś tam w odpowiednich przegródkach. Tak. No i na tym tle po prostu trzę często. Ja bardzo sobie cenię punktualność, nie wiem, z takich bardzo przyziemnych rzeczy. Ja nie jestem szczególnie do tego przywiązany. Ja mówię tak delikatnie, że ma bardzo ambiwalentne podejście do punktualności. Ale czekajcie, po różnicy naszych charakterów... Jedna historia, kiedyś jedziemy samochodem, mamy taką w Jaworznie piękną, w ogóle Jaworzno jest w takim miejscu, dla tych, którzy nie wiedzą, jest wszędzie dookoła las, dziki podchodzą pod dom, w ogóle wiecie, jest odjazd i jedziemy przez las, jest środek jesieni, jest tak pięknie, liście spadają, wiecie, jest naprawdę fantastyczna, taka złota polska jesień. I jedziemy samochodem, ja prowadzę, muzyczka gra, jest tak fajnie. Ja mówię tak, czy ty widzisz ten symbol? A ja w ogóle zaczęłam się rozglądać za jakimś znakiem drogowym. Ja mówię, ale jaki symbol? I Ewa mówi, ale o co ci chodzi? Ja mówię, no wiesz. Przemijanie. Że życie zatacza krąg. Że wiecie, nie, że widzę te liście. I ja tak opowiadam i mówię, że to jest taki symbol, że to jest takie piękne. A Ewa mówi, co? Ty w ogóle do mnie mówisz? Czy jakiś znak, o co ci chodzi, nie? Także to jest taka nasza drobna różnica charakterów. Ale to no, gdzieś tam pięknie pokazuje po prostu to, no to po prostu, że się różnimy, no i... I Barbara pisze, że elektrownia. Tak, elektrownia też jest dokładnie tak. Tak jest. To było dokładnie na ulicy Martyniaków, koło blisko elektrowni. Tak, więc wszystko gdzieś tam wokół tej elektrowni się zatoczyło. No, więc jakby tak. Tutaj... No jesteśmy różni rzeczywiście, inaczej przeżywamy różne rzeczy, inaczej reagujemy. Inaczej planujemy albo nie planujemy różne... Także, ale chyba najważniejsze jakby w tym wszystkim jest to, że nauczyliśmy się korzystać z tego, co jest różne. Na przykład Wojtek mówi, że on w tym momencie zaczął doceniać to, że nie wiem, przykład, że jest jakaś, nie wiem, podróż, gdzieś planujemy, jedziemy na wakacje i on po prostu wie, że on nie musi już się martwić o niektóre rzeczy, o, nie wiem, zaplanowanie czegokolwiek, bo wie, że ja to po prostu robię naturalnie i że jeżeli ja mu mówię, jak to zrobimy, to po prostu wie, że to będzie działało. A z drugiej strony ja się uczę tego, że nie wszystko musi być tak bardzo gdzieś tam od linijki ułożone i że jeżeli... różne rzeczy odpuszczę. Że jak będzie zmiana planów, to się nic nie stanie. Zmiana planów, to się świat nie kończy, co przyznam, że było dla mnie szalenie trudne, po prostu szalenie trudne, gdzieś tam wyjście z jakichś moich schematów, przyzwyczajeń, też tak, gdzieś tam wyniosłam z domu, ale widzimy, że po prostu te różnice, które są, się naprawdę gdzieś tam uzupełniają. Że to się i tak klika, nie? Wzajemnie, że wiecie, jest taki... Tak. Że to działa po prostu, że system działa, nie? Na przykład powiem wam, żeby tak nie być, tak nie mówić tak dookoła, to wy się kłócicie, nie? Ludzie pełni życia, kłócicie się. Tak, to cały czas. No właśnie, więc my się też kłócimy, jak każdy normalny. U nas się to nazywa pełnia życia. Ludzie pełnią, a to jest pełnia życia. Tak, u nas jest to po prostu ekspresyjna wymiana poglądów, więc generalnie na przykład jak się pokłócimy, najczęściej o pierdołę jakąś się kłócimy. My na przykład mamy tak, że zasadniczo zgadzamy się w kwestiach jakichś fundamentalnych, decyzjach, ale kłócimy się o takie bzdury i później sobie myślimy, Boże... Ja się zawsze zastanawiam w ogóle, jak do tego doszło? Jak do tego doszło, tak, że ale rozmawialiśmy... To... Poczekaj, bo jeszcze próbuję... I na przykład jak się pokłócimy, to pierwsza podstawowa różnica jest taka, że na przykład... Ewa już po pół godziny, ona już siadamy do kawy, chodź tego, super, nie? A ja. No, właśnie tak trzeba. No. Wojtek, ja cierpię. Głęboką prawdę o życiu po prostu, tak trzeba żyć. No.
Tak. Ja to wiecie, ja to myślę w środku, przetrawiam, że w ogóle mi muszą te emocje opaść. Czasem to trwa dłużej, prawda? I Ewa mi tak wychodzi, mnie tak, ej, chodź, już pogodzimy. A ja mówię, nie, jeszcze nie. I wiecie, i tak rozumiecie, nie? Ale więc tak, ja widzę, że mamy tak samo, tylko na odwrót chyba, tak, prawda? Jeżeli o was chodzi. Ale tak koniec końców w pewnym momencie tak spotkamy i głupio zrobiłem, wiesz, do teraz pochodź, już pogulimy i jest okej, okay, nie? No, także no tak, jesteśmy zasadniczo różni. Tak, ale jakoś, nie pozabijaliśmy się jeszcze. Jeszcze, ale było blisko parę razy. Ale wszystko przed wami. Sosnowiec ma taką fajną aurę, że przyjaciele. Łagodzenie sytuacji, więc na pewno będzie wam coraz lepiej. Może bardzo, tak, dobrze, bardzo dobrze was rozumiemy, bo u nas jest tak samo, tylko na odwrót. No właśnie tak. Tak. Siemata chciała się podrzucić. Nawet ostatnio, przepraszam, jeszcze tylko dopowiem, powiedziała ostatnio, z tobą to się nawet nie można pokłócić, nie? A ja mówię, czyli chcesz się kłócić, tak? Ja mówię, czyli na tym ci zależy, na kłótni, nie? I wiecie, kłótni, gotowa, nie? No i naprawdę. Nie? To co zaczęliście mówić, no, nie? Że po prostu później się zastanawiasz, jak do tego doszło, tak, któryśmy doszli od punktu do punktu. Tak. Tak, i wiecie, i w ogóle mija już 11 rok małżeństwa i się cały czas zastanawiam w ogóle, skąd się to bierze. Chociaż myślę, że już dużym postępem jest to, że po tych 11 latach widzę, że wiecie, widzę ten proces, który się gdzieś tam, który się gdzieś tam zadział i gdzieś tam też to, że się uczymy po prostu tego, jak każdy z nas reaguje, bo u mnie jest tak, że u mnie emocje szybko idą w górę, a później bardzo szybko opadają, więc naprawdę to jest często kwestia, nie wiem, 5-10 minut, kiedy mi te największe emocje opadną. Ja już jestem w stanie jakby zrobić krok w tył i tak wiecie, racjonalnie gdzieś tam, moim zdaniem racjonalnie, spojrzeć na tą sytuację i gdzieś tam odpuścić, a u Wojtka faktycznie to zabiera więcej czasu. I na przykład nauczyliśmy się, że na przykład, że Ewa wie, że ona już by się chciała pogodzić i dla niej to już jest spoko, ale musi poczekać, nie? W sensie, że jakby... Po prostu muszę dać ten czas. A ja na przykład się nauczyłem, że też ja muszę sobie dać chwilę czasu, nie? Że jakby też już jakby w głowie mam taką decyzję o zgodzie, nie? Że chcę, ale nie zawsze moje emocje jakby wiecie i to, że ja tam mam focha, to jeszcze mnie jakby nie wpuszczają, nie? Do tego. Kumacie, nie? O co chodzi? Pięknie, ale pięknie to powiedzieliście, nie? Że jesteśmy gotowi, w głowie decyzja zapadła, ale emocje są też ważne, nie? I często je pominamy. Albo właśnie na tych emocjach te nasze wybuchy się opierają, więc faktycznie trzeba poczekać, aż one się tak uspokoją, wyciszą i to będzie dobry moment do tego, żeby faktycznie podejść gdzieś tam, spróbować odnaleźć się na nowo. A jeszcze tu Małgosia pisze coś takiego, dlatego jeden musi być ten uległy i dążący do zgody, bo inaczej żaden związek by nie przetrwał. Możesz mieć rację, natomiast my chyba razem dążymy do zgody. I tutaj też chyba tylko nie inaczej i chyba, nie? Tak, właśnie. Jakby nie chodzi o uległość, tylko o takie gdzieś tam zaakceptowanie tego, że my nie jesteśmy przeciwko sobie tak koniec końców i po prostu tak jest i takie mamy cechy, że jedno z nas ma taką większą łatwość i jakąś szybkość przetrawiania tych emocji, a drugie z nas gdzieś tam po prostu inaczej. Bo... A zaś bywa tak i na przykład u nas jest taka reguła, że jak nas dzieci wkurzą albo generalnie jest jakaś sytuacja taka napięta, to jedno z nas zawsze zachowuje spokój, ale czasem jestem to ja, a czasem jest to Ewa, nie? Jak Ewę poniosła emocje, to ja to, wiecie, gaszę trochę, nie? I to jest w ogóle jakieś błogosławieństwo, naprawdę, bo widzimy, że we wszelkich jakichś trudnych sytuacjach, jeżeli chodzi o jakieś, nie wiem, takie życiowe trudne sytuacje, nie wiem, choroba, zawsze jest jakimś cudem opatrzności tak, że jeżeli chorujemy całą rodziną, to któryś z nas jest zdrowe. Więc albo ja ogarniam, a Wojtek umiera razem z dziećmi, albo Wojtek ogarnia, a ja po prostu leżę. Były raz takie święta, gdzie wszyscy leżeli w łóżkach, a ja tylko jeden się ostałem zdrowy i biegałem z miską dookoła, wiecie, do każdego łóżka osobno. Ale to nie wchodźmy w szczegóły, natomiast... Tak. Ale do komentarza wrócimy, tak, bo też go widzę, no ale ja to pytanie.
Tak, ja bym chciała wrócić, bo mi się bardzo spodobało to, co ty powiedziałeś o tym, że każdy z nas dąży do zgody, tylko inaczej, czy to może Ewa. I to we mnie pracuje. My tydzień temu byliśmy na rekolekcjach małżeńskich, weekend małżeński, też bardzo polecamy u brata Piotra Zajączkowskiego. I on też powiedział coś takiego, bo no to, co Wojtek mówi o sobie, to tak jakby o mnie, nie, że i tu u nas też jest podobnie, że Stachu jest jak farelka, nie, włączysz do kontaktu, bucha, wyłączysz, jest zimny, nie, a to jest takie piece kaflowe po prostu, zanim się nagrzeje, no to, ma pakiet gratis to, ale, sobie, no co ty zrobisz, no ale jak już się nagrzeje, to potrzebuje czasu, żeby ochłonąć, więc no, i to jest w ogóle super, tylko, że bardzo często ten czas na ochłonięcie, aha, bo tam na tych rekolekcjach wyszedł taki motyw, że to jest, że takie ciche dni, czyli jak ktoś się nie odzywa, to jest bierna agresja. I ja mówię, kurde, no jak agresja, jak ja sama nie mogę ze sobą udźwignąć po prostu tych emocji, które się we mnie dzieją i ja nie jestem w stanie wyjść poza skorupę, bo ja czuję, że się rozsypię po prostu i ja muszę się uspokoić i dopiero wtedy z tego wyjść. I ja czasem rzeczywiście, jak coś gdzieś dotknie tak mocno, to potrzebuje, nie wiem, nawet 2-3 dni, nie, na to, że, znaczy tam gadamy, ale no taki rzeczywiście spokój. I teraz ja mówię, no jak to? To przecież jak agresja, nie? Mówię, znowu mam się biczować, znowu źle i w ogóle. On mówi, że nie, to są dwie różne sprawy, bo jest milczenie, które się wymownie okazuje, że ja teraz nie będę z tobą rozmawiać, bo jak mogłeś, a to, że to jest mój sposób przeżywania emocji i on jest jasny między nami, w takim sensie, że ja on wiem, wie, ja wiem, że ja potrzebuję czasu i on do mnie przychodzi i mówi, już mogę, a ja mówię, za 20 minut. Nie? Tak, tak. Ale mi się też... Jesteśmy w tej relacji, jest ta komunikacja, nie? Nie na zasadzie tak, nie, bo też tak bywało u nas. Jednak, ja też pamiętam, że dla mnie na początku gdzieś tam, szczególnie w tych pierwszych latach małżeństwa i w takich pierwszych momentach, gdzie takie powiedzmy grubsze konflikty się między nami pojawiły, znaczy wiecie, te grubsze konflikty i tak z reguły były spowodowane tym, że nie wiem, ktoś rzucił koszulę nie w to miejsce, w które powinien. To był. Kartka zarysowała się randowo akurat w przypadek. Albo coś się stało. Wiecie, ja jestem tylko z tych mężczyzn. Runda pierwsza. Gdzie jak leży opona na środku pokoju, to ona mi nie przeszkadza, dopóki się o nią nie potykam. Nie? Także to spoko. I jakby takie zasadnicze było, bo na początku, wracając do mojej myśli, było dla mnie to trudne, że ja właśnie takie milczenie Wojtka i takiego odsunięcie odbierałam jako atak na mnie. I to było chyba, to chyba było w tym całym konflikcie najgorsze, bo jakby to, że on się czuł zraniony, raniło mnie, znaczy wiecie, ja nie miałam jeszcze tego zrozumieć, ale to było takie najtrudniejsze, bo ja to jego milczenie i to jego takie odsunięcie traktowałam jako atak na mnie. I wiecie, odrzucenie, to? Jak on teraz może, przecież ja się chcę pogodzić, a on nie, co to w ogóle ma znaczyć, że przecież jesteśmy małżeństwem, jakby teraz chłopiec się w ogóle wyobraża, że jakby będziemy funkcjonować. No. I paradoksalnie też zauważyłam, że w momencie, kiedy ja jakby daję mu ten czas, to też Wojtkowi szybciej te emocje gdzieś tam opadają i jest nam po prostu łatwiej. Dobrze, że nie powiedziałeś, że Wojtkowi szybciej opada, bo dobrze, ale nie idźmy w tę stronę. Ciśnienie! Zdenerwowanie! Zdenerwowanie, dokładnie. I wtedy po prostu to jest gdzieś tam wszystko łatwiejsze, a też takim naszym sposobem gdzieś tam na radzenie sobie z takimi trudnościami, jakimiś konfliktami jest po prostu poczucie humoru i obśmianie różnych rzeczy. Wiecie, co jest najgorsze? Bo to potrafi, wiecie właśnie, jak się z kimś kłócisz, to spróbuj się przejęzyczyć. Tak. To jest po prostu kładzie wszystko na łopatki. To jest wiecie, masakra. I było kilka takich sytuacji, że Wojtek coś mówi. I nagle jakieś takie głupie przejęzyczenie. To ja już, wiesz, słucham taka zdenerwowana, ale... No, więc tak, u nas sposobem na radzenie sobie z pewnymi rzeczami jest rzeczywiście obśmianie jakby wzajemne, nie? Ale takie, wiecie, no z miłością, nie, że na zasadzie, że wbije ci szpilę, bo jesteś głupi. Wyszydzenie czegoś, tylko po prostu zamienienie czegoś w żart, no bo koniec końców
To, tak jak mówiliśmy, no to nie są najczęściej konflikty, jakieś tam sprawy, wiecie, fundamentalne, czyli wiadomo co, tylko naprawdę takie biorące się od jakichś takich zwykłych, codziennych rzeczy, które po prostu nie są tak naprawdę istotne. I też ja po prostu kiedyś zdałam sobie sprawę, że to, co mnie gdzieś tam wkurza w moim mężu i to, co powoduje gdzieś tam jakieś konflikty, to po prostu to nie są ważne rzeczy. I nawet jeżeli się o to pokłócimy, to, to się naprawdę nic nie dzieje, bo takie, jakby wiecie, o co mi chodzi, nie? Naprawdę ta opona nawet przysłowiowa leżąca na podłodze, czy to, że nie wiem, Wojtek wybierze inny kolor farby, czy inny wzór na lampie, to wiecie, tak koniec końców to naprawdę nie jest takie bardzo, bardzo istotne i to nie jest coś, o co warto... Znaczy i to też jakby nas nauczyły te lata takiego odpuszczania, nie? Że czasem po prostu nie warto, wiecie, iść na noże o jakąś głupotę, no bo po prostu szkoda energii, czasu i tych emocji, nie? To też jakiś koszt emocjonalny jest, nie? Przynajmniej dla mnie, nie? Natomiast odpowiadając na pytanie Aleksandry, czy się kłóciliśmy przed ślubem? Nie. Raczej nie. Nie, i w ogóle to było takie, ja sobie pamiętam, w takim pierwszym etapie zakochania, który w ogóle był dość szybki, bo my po gdzieś tam znaliśmy się wcześniej dłużej, ale od momentu, w którym się zaczęliśmy spotykać do pierwszych jakichś tam rozmów o ślubie minęły, nie wiem, 2 miesiące? Znaczy to było tak. Tak, bo to była szybka piłka. Ja tak postaram się bardzo króciutko opowiedzieć, jak to wyglądało. Generalnie ja się spotykałem z taką dziewczyną bardzo fajną, myśmy się długo spotykali, wielu ludzi już nas tak widziało, oczyma wyobraźni jako takie fajne małżeństwo, już tak nas umieszczali w tym miejscu. Ale to ona była z Sosnowca. Tak. Ale Wojtek też był z Sosnowca, bo Wojtek pochodzi z Sosnowca. A ty wracasz do domu po prostu. I słuchajcie, no i koniec końców po prostu z tą dziewczyną rozstałem się w takich fajnych, pokojowych tam powiedzmy stosunkach i no i zacząłem, był taki koncert, myśmy tam organizowałem taki koncert, Ewa tam pomagała i mi się taka lampka zapaliła, że kurczę, ta Ewa to jest jednak w ogóle fajna dziewczyna, nie? Znaliśmy się wcześniej ile? Znaliśmy się wcześniej wiele lat, tylko że tak. Ewa była młodsza ode mnie. Znaczy nadal jest młodsza. To się nie zmieniło. Była młodsza 5 lat, więc jak ja miałem lat 20, a ja 15, to nie był ten nie moment. Mogło się nie? Udać. To bardzo dobra decyzja była, że to nie było wtedy. Tak, tak, bo to byłoby karalne. Ale natomiast. Później tak naprawdę, kiedy jakby już byliśmy ja byłam starsza, obydwoje byliśmy starsi na trzy taki czas. Wiecie, ja pamiętam taki moment, kiedy pierwszy raz z Wojtkiem rozmawialiśmy, gdzieś tam było jakieś spotkanie świąteczne, my tak w ogóle nie znaliśmy się za bardzo, nawet chyba nie mieliśmy swoich numerów telefonu jeszcze i było spotkanie świąteczne i składaliśmy sobie życzenia opłatkowe, ale to wiecie, każdy sobie składał z każdym. I ja potem po tym spotkaniu wróciłam do domu i spotkałam się z moją przyjaciółką i jej powiedziałam tak, Ania, ja się tak dobrze nie znam z Wojtkiem, ale ja jestem pewna, że gdyby Wojtek nie był z tą dziewczyną, z którą jest teraz, to byłby ze mną. Po prostu ja wtedy już coś takiego się zadziało. To był stalking, ale teraz słuchajcie dalej, rozmowy, co się wydarzyło dalej. Że ja po prostu wiedziałam. Tak. Czekaj, stop klatka. Czy te życzenia polegały na tym, Ewo, jesteś moja, żeby jesteś wszystko... piękna. Nie pamiętam. W ogóle to jest dobry moment na stop klatkę i teraz powinniśmy zrobić reklamę. Żartuję. I teraz słuchajcie, jak to się działo w ogóle, to był connection, wiecie, międzykosmiczny, bo co się stało? Ja zacząłem się z Ewą trochę spotykać, ja już tak poczułem, że kurde, był taki moment, ja pamiętam, jak wygrałem taki konkurs, no tam nieważne, w każdym razie pojechałem odebrać nagrodę do Częstochowy i Ewa pojechała ze mną, a ja już czułem, że Ewa wtedy ten i zaprosiłem Ewę, żeby ze mną pojechała. I co tak, wtedy ten? I ja już czułem, że to jest, wiecie, chodzi lisek koło drogi. Ale ty byłeś jeszcze z tą dziewczyną wtedy? Nie, myśmy się już rozstali, ja już wiecie, już poukładałem. Ewa, pierwsza... Czekaj. Ja dostałem trochę kasy wtedy, ja byłem wtedy biedny student, nie, już nie student, ale biedny byłem. I...
i dostałem trochę kasy z tego konkursu i zaprosiłem tam parę osób na obiad i właśnie tak siedzimy przy tym obiedzie w jakiejś takiej restauracji i tak gadamy z Ewą i ja sobie myślę tak, ja, to jest w ogóle taka, to jest dziewczyna dla mnie, nie? To jest kobieta dla mnie, ja sobie tak myślę, nie? I myśmy się zaczęli zaraz szybko spotykać po tym, jakoś tak wyszło fajnie i Piotr, nie wiem, czy jesteś z nami, jest Piotr. Dlaczego? Przed chwilą byłem. Dlaczego? Bo Piotr jest moim przyjacielem od wielu lat. Jak myśmy się zaczęli spotykać z Ewą, to ja wysłałem Piotrowi takiego SMS-a na drugi dzień, jak myśmy, wiecie, zaczęli chodzić ze sobą, nie? No. To wysłałem Piotrowi SMS-a, stary, ja się z nią ożenię. Wow. I on mi odpisał, nie pamiętam, co mi odpisał, coś takiego, że nie, daj spokój, że coś tam, nie? Ale ja już wiedziałem wtedy, że to jest kobieta dla mnie. I po pół roku, nawet nie, takiego, wiecie, chodzenia ze sobą, ja się Ewie oświadczyłem. Tak, a po następnym około pół roku wzięliśmy ślub. Jakby dlaczego tutaj, odpowiadając na to pytanie, czy się kłóciliśmy wcześniej? Nie, przed ślubem się nie kłóciliśmy. Nie było czasu. I nie było czasu, a do tego, wiecie, to był czas takiego zakochania, więc ja pamiętam, ja sobie tak nawet myślałam, o co my właściwie moglibyśmy się pokłócić? Że przecież wszystko jest takie idealne, że w ogóle o co moglibyśmy się pokłócić? I, oczywiście. I to było, wiecie... On taki wspaniały, przystojny, inteligentny. Dokładnie. Oczytany. Tak, przerwaliśmy można. Potencjałem. Gra. No i później przyszła proza życia, no i wiadomo, jak już... Emocje, gdzieś tam wzięliśmy ślub, ten miesiąc miodowy minął. To znaczy, trzeba powiedzieć tak, że nas... znaczy, ja w ogóle bardzo kocham moją żonę i uważam, że ma bardzo dużo zalet. Natomiast mocno nas sprawdziło jakby tak życiowo to narodzenie dzieci, nie? Bo my mamy dzieci rok po roku, i to był taki, te pierwsze parę lat małżeństwa, to było tak, że ja bardzo dużo pracowałem, Ewa jeszcze studiowała, ja nas utrzymywałem, ja grałem koncerty, grałem wesela, jeszcze pracowałem w szkole i generalnie po prostu tyrałem, nie? A Ewa rodziła dzieci i była w domu, rozumiecie, więc... Praktycznie można... Tak? W jakim wieku wzięliście ślub? Bo zatrzymaliśmy się na 20 i 15, to jaki to był czas późniejszy? Ja miałam niecałe 23 lata, a Wojtek niecałe 28. Bo w ogóle ja jestem stary już dość. No, nie tak bardzo. No. Bo my jesteśmy może ten sam rocznik, bo my jesteśmy 8-4 oboje. Ja jestem 8-3, a Ewa jest 8-8. Także... To w przyszłym roku impreza u ciebie, Wojtek. Zapraszamy do Sosnowca. Dobra, imprezy. Na termin. A co do imprezy, bo taka dygresja szybka, myśmy sobie pomyśleli w zeszłym roku, znaczy ja wpadłem na taki pomysł, że mamy 10-lecie małżeństwa, więc trzeba świętować. Nieważne, że jest COVID, że tam coś, ja mówię, że te okazje trzeba celebrować. I myśmy, słuchajcie, wynajęli dom działkowca. Rozumiem. Nie wiem, jak na Pomorzu wyglądają domy działkowca, ale tak, u nas tam, po prostu, wiecie, domek działkowca, stoliki i tak dalej. Tak, ładny domek działkowca. Zaprosiliśmy rodzinę, zaprosiliśmy przyjaciół i słuchajcie, była normalna impreza, tańce. Takie drugie wesele, można powiedzieć. Takie drugie wesele. I mówię o tym dlatego, że ja uważam, że to, co mówiliście na początku, że jakby ludziom trzeba pokazywać, że małżeństwo to jest coś fajnego. Mhm. Że to nie jest tak, że wiecie, że jak ja słyszę na przykład czasem, jak ktoś wypowiada się o swojej żonie, albo żona o mężu mówi, bo mój stary to coś tam, nie? Wiecie, że on znowu będę siedział z tą starą, nie? Wiecie, to mi się krew gotuje, bo ja sobie myślę, kurde, a ja chcę być z moją żoną, nie? No. Ja chcę spędzać czas, ja chcę, wiecie, chcę robić coś fajnego z nią. I wręcz tego czasu jest mało, tak naprawdę jest mało w tej, wiecie, w tej codzienności, którą możemy spędzić. I właśnie cieszymy się, że wiecie, że udało nam się, no, mimo że to była taka ekipa ludzi, których znamy i tam może to nie było dla nich zaskoczenie, że my tak świętujemy, ale chcieliśmy się tym podzielić, że jakby, ucieszyć, wiecie, że naprawdę może 10 lat to nie są jeszcze jakieś tam, nie wiem, złote gody czy tam diamentowe. Już wtedy tak. Nie wiem, czy będziemy mieli siłę. Ale przetrwaliście. Tak, to przetrwaliśmy te 10 lat i tak jak Wojtek mówi, naprawdę kiedy dzieci nam się urodziły, a troje dzieci rok po roku, to moim zdaniem jednak jest dość
obciążające, można powiedzieć, dla rodziców, no. Bo no, po prostu dzieci były małe, ręce mamy dwie jeszcze, mimo że mieliśmy naprawdę pomoc też ze strony mojej mamy, ze strony bliskich, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, no to było gdzieś tam trudne. I naprawdę chyba taki najtrudniejszy moment w naszym małżeństwie był wtedy, kiedy dzieci były takie małe i jednak to zmęczenie, to, że po prostu... No i ta frustracja, nie? Że wiecie, ja wracam z pracy, a północy muszę dziecko lulać, nie? Tak, na przykład. Tak, albo że nie można odespać. To wiecie, no każdy rodzic, naprawdę każdy rodzic wie o co chodzi. I to był chyba taki najtrudniejszy czas. Teraz dzieci są starsze, no wiadomo, że wyzwania są inne, ale... No, teraz jesteśmy w takim momencie, że dzieci już chodzą do szkół, Zosia chodzi do drugiej klasy, Staś chodzi do pierwszej, a Tadzio będzie, bo my teraz zmieniamy miejsce, też Tadzio jakby będzie w zerówce, więc wszyscy już będą w szkole, co w ogóle już nam trochę życie ułatwi, nie? No, natomiast te pierwsze parę lat rzeczywiście nas tak dość mocno przeciorało. Tym bardziej, że ja jestem typem takiego też trochę aktywisty, nie? Że ja się we wspólnocie angażuję, że wiecie, że ciągle mam jakieś pomysły, coś bym chciał zrobić, coś jakieś robię, nagrania, coś wymyślam, nie? A Ewa tylko tak się piwie mnie. Ja wiecznie byłam ciągle sama. Jak ja słyszałam o następnej próbie, to... No tak. A ja tylko, wiecie, gitara pod pachę i jedziemy, nie? Także to jest właśnie taka jakby to uzupełnianie się, nie? Że Ewa miała na tyle zasobów w sobie w tym czasie, żeby mi też pozwolić na to, żebym ja się też realizował w jakichś moich rzeczach, nie? Pasjach i w jakimś rozwoju swoim, nie? No i to jest fajne, nie? No to jest piękne, ale właśnie bardzo niełatwe, nie? Doświadczyliśmy tego, jak nam się trzecie dziecko urodziło. Bo mamy dwójkę rok po roku, mieliśmy już pięcioletnią Kornelię i nam też to było łatwiej, ona nam bardzo dużo pomagała. Natomiast wiecie, jedno idzie za jednym dzieckiem, drugie idzie za drugim dzieckiem, a trzecie? Nie, Nie, i te nieprzespane noce to jest coś, co my mamy jeszcze. U nas trochę trwa już na szczęście mniejszej intensywności, natomiast ja jestem trzecim dzieckiem, które się urodziło rok po roku i wielkim szacunkiem darzę moich rodziców, że oni dali radę. Te wszystkich podziwiam, tak was też naprawdę, że się odważyliście, ale że przyjęliście i przeżyliście. Tak, nie, bo... i naprawdę też nie patrzymy na to jako na jakiś, wiecie, jakiś dopust Boży, bo to też nie chcę, żeby był taki wydźwięk, bo naprawdę mamy cudowne dzieciaki, które bardzo kochamy i jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi, że jesteśmy mamą takiej wspaniałej trójki, tylko po prostu no, to jest czasami trudne, bo inaczej jest w domu, gdzie mieszka dwoje osób, a inaczej jest w domu, w którym mieszka pięć osób po prostu, ale jest w porządku. Znaczy my w ogóle czerpiemy dużą radość jakby z tego, że prowadzimy życie rodzinne i że świadomie jakby, nie wiem, czy to się mieści w kanonach naszej dzisiejszej rozmowy, ale chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, że na przykład rozmawialiśmy o tym kiedyś z Ewą, że my jakby dzisiaj jest chyba taki moment w rodzicielstwie, tak zasadniczo może w naszym środowisku, że my świadomie decydujemy się, wiecie, na spędzanie czasu z dziećmi, na jakby kreujemy ten czas, nie? Wydaje mi się, że ileś tam lat wstecz, na przykład kiedy my byliśmy dziećmi, nasi rodzice nie myśleli w ten sposób, nie? Że tamte pokolenie jakby trochę inaczej gospodarowało czas, dzieci były, wiecie, osobno, rodzice osobno trochę, mimo nie chcę nikogo oskarżać, jakby rozumiecie, nie? Tylko że tak inaczej było. Tak było, nie? Prawda? I nie mówimy jakby też o tym z jakąś pretensją, bo ja nie mam pretensji o to do moich rodziców, bo to naprawdę nie o to chodzi. Tak. Tylko po prostu było inaczej. Było inaczej. I my na przykład czerpiemy dużą radość z tego, że widzimy, że rodzina, w ogóle małżeństwo, sakrament małżeństwa, w ogóle to, że jesteśmy rodziną, że to jest jest w tym źródło jakiejś łaski, nie? Że zauważyłem jakąś taką prawidłowość ciekawą, nie wiem, może wy też tak macie, że często na przykład staram się, wiecie, żyć, dawać jakieś świadectwo życia, nie? Że ja tam żyję z Bogiem i ten, że jakoś się angażuję, że śpiewam, mówię, coś tam robię, nie? Natomiast bardzo często silniejszym świadectwem jest to, jaką jesteśmy rodziną.
I tak. Nawet nie musimy nic mówić, jakby wiecie, że tu, że coś jakieś tam głosić, kerygmaty, że to jakby nie o to chodzi, że ludzi przekonuje to, że oni przychodzą i widzą, jak żyją, że żyjemy, tak. Nie? Że tak. Mamy dzieciaki, że się razem modlimy. To, że w ogóle gdzieś tam między nami jest dobrze, bo że to jest po prostu, tak. No to jest naprawdę wielka rzecz, że po prostu w tej codzienności, żeby być razem, no na pewno wy o tym wiecie i na pewno tutaj każde małżeństwo, każda rodzina, która nas ogląda, o tym wie, że no tak naprawdę ta najtrudniejsza i największa praca jest no za tymi zamkniętymi drzwiami, nie? Tam, gdzie tego nikt nie widzi. I też jednocześnie to miejsce, gdzie wychodzi, no to najwięcej brudów z nas, no bo co tu dużo mówić, Mnie, słuchajcie, zawsze bardzo tak dziwią takie pytania, bo kilka razy gdzieś tam dostałam takie pytanie od kogoś. Ewa, czy wy się w ogóle kłócicie z Wojtkiem? Że wy się strasznie kochacie? Czy wy się w ogóle kłócicie? A ja sobie pomyślałam, Boże, gdyby ta osoba widziała, co się tutaj, wiecie, naprawdę widziała. Wiemy. Jacy potrafimy być dla siebie, czy tam... Nas świnki czasem są tak, po prostu, tak, nie? Tak, tak, chociaż... Nie mówimy o jakiejś, nie wiem, patologii rękoczynach czy wyzwiskach. Tak, tak. Te tematy zostawcie już dla siebie, patologii. Żona wie, jak bić, żeby nie było śladu. No, o tym też pogadamy. Albo zdarza się, że ktoś mi mówił, że Ewa, ty jesteś taką, ja ci widzę, że ty masz taką cierpliwość do tych swoich dzieci. Ja sobie w ogóle nie umiem wyobrazić, że ty podnosisz głos na dzieci, że ty krzykniesz na dzieci. A ja sobie myślę... Ja sobie umiem. W ogóle, że to, no i do czego zmierzam, że ta największa praca i gdzieś tam to jest po prostu naprawdę gdzieś tam w domu, w tych miejscach, gdzie nie widać, bo łatwo, łatwo jest być, wiecie, pokazywać się jako wspaniali, idealni, gdzie się z kimś widzimy, nie wiem, 2 godziny. Wiecie, łatwo wyjść czasem na scenę i powiedzieć parę okrągłych słów, nie? A no, to tak jest, nie? A w domu jesteś no, prawdziwy, nie? I to jest jakby taki sprawdzian, nie? Też jak traktujesz właśnie żonę, czy jesteś uczciwy, czy... Tak, czy, tak, tak. Czy kochasz swoje dzieci, czy nawet tak. Jeżeli krzykniesz na to dziecko, to czy potrafisz później jakoś, wiecie, to odłożyć i po prostu no, spuścić tą gardę dla tego małego człowieka, które nie rozumie i nie przyjdzie jak pierwsze. Także no to są te takie, ta codzienna praca po prostu taka, która gdzieś tam, ja się bardzo cieszę, że ona owocuje i bardzo się cieszę, że my możemy też dawać takie właśnie gdzieś tam świadectwo jako rodzina, no ale największa rzecz jest tutaj, to jest tutaj ta praca na co dzień tak naprawdę. Czy ja mogę opowiedzieć kawał? Koniecznie. Poczekaj chwilę, bo ja tu chciałam, tylko zapamiętaj go. Za 3 minuty będzie po 20. Magda napisała, że pierwsze wrażenie robicie super, a nigdy nie ma drugiej okazji, by zrobić pierwsze wrażenie. I myślę sobie, że to działa tak chyba, znaczy, że czuć zawsze od małżeństwa, w ogóle od pojedynczej osoby, tak. Też czuć jakąś taką atmosferę, którą ona wytwarza, nie? I małżeństwo, każde małżeństwo, każda rodzina też ma jakąś swoją atmosferę, nie? Taki specyficzny klimat, który się pojawia razem z tymi osobami i to trudno jednak zagrać, nie? Że można sobie uśmiechać się i głosić konferencje i pilnować dzieci i wyglądać głosić mądrości, cudownie. Ale czujesz, gdy to jest takie jednak... Tak, i kiedy my z naszą trójką i wy z waszą trójką poszliśmy na gofry i usiedzieć tyle osób w jednym miejscu. Tak, i tak. Wtedy dokładnie. I to jeszcze są małe dzieci. Tak, tak. Chociaż chyba jedno spało z tego, co pamiętam. Chyba wasz Ignaś spał, bo był taki malutki, nie? Chyba tak. Nie było w ogóle też, na my nie byliśmy w komplecie. Tak, nie było. No, coś tak było takiego. Ale przeszliście test, nie? I to tak, się liczy. Tak, tak. No. Jeszcze jedno, Wojtek, pamiętaj dowcip. Tak, jeszcze 2 minuty. Bo tam właśnie do tego pytania o, kurczę, nie pamiętam, Małgosia chyba, o te kłótnie. Mhm. Bo my się kłóciliśmy w sumie chyba, nie? Ola to pytała, Ola. Czy mieliśmy konflikty przed ślubem, jak sobie rodziliśmy i co ten? To my się pokłóciliśmy o tekst zaproszeń
na zaproszenia, tak? O tekst. Bo u mnie musiało być wszystko, ale to potem się okazało, że to jest całe zaproszenie. Wysokość chciał... zaproszenia nie mieści chrzczące ósemce. Tekst się nie mieścił na zaproszeniu, to, bo to było, ale wiecie... Ale było takie ważne, żeby to wszystko tam było. Wszystkie, każdy szczegół, bo na pewno każdy... Potem się okazało, że nikt tego w ogóle nie czytał, no. Oczywiście. Bo wszyscy i tak wiedzieli, kiedy i gdzie to będzie, więc, więc no po prostu przyjechali. Tak. No, tak, a ja jeszcze chciałem... Ale, że przed ślubem, w sensie nie mieli... Bo to jest też pewnie kwestia definicji, co to znaczy się kłócić, nie? Nigdy, nigdy między nami nie było braku szacunku, nie? To jest to chyba ważne. Że nie było jakichś wyzwisk, przekleństw, szydzenia... No i tej daty, którzy zamieszkali ze sobą po ślubie, nie? Tak, więc tak. To było też takiej konfrontacji. Takiej przeciwności nie było. Ja właśnie o tym też chciałam powiedzieć, że jakby najtrudniejsze takie, no tak jak mówiliśmy, to pierwsze źródło kłótni to były takie różne przyzwyczajenia, które po prostu mamy i które wynieśliśmy ja ze swojego tak. domu, ze swojego domu, no bo my też nie mieszkaliśmy ze sobą przed ślubem i później nagle, kiedy... Choć mogliśmy. Kiedy, no mogliśmy, no ale nie... Bo ja nie wynajmowałem mieszkanie w Jaworznie, blok obok Ewy. Tak. I było tak. Ale to w ogóle tylko ta będzie taka dygresyjka, ja jestem królem dygresji, że... I jak ty o sobie mówisz? I koneserem... Ja jestem koneserem ubogiego żartu, także... Zapisz, musimy to zapisać, koneser. Natomiast rzeczywiście mogliśmy mieszkać ze sobą przed ślubem, ja wynajmowałem mieszkanie zaraz obok Ewy i chcę o tym powiedzieć, bo to jest taka sytuacja, no może dla chrześcijan dość oczywista, natomiast dla świata niekoniecznie. I świadomie jakby decydowaliśmy o tym, że, no, że przed ślubem chcemy mieszkać osobno i ja nie chcę nikogo oceniać, no bo wiadomo, natomiast chodzi mi o to, że mieliśmy świadomość tego, że tak to chcemy załatwić, nie? Że świadomie tak to wybieramy, że na przykład, nie wiem, przychodziła godzina 22, jak Ewa była u mnie i siedzieliśmy sobie i było, wiecie, już byliśmy sami, było miło, było przyjemnie i tak dalej. I ja w pewnym momencie mówiłem, no to Ewa, czas do domu. Wypadł. Rozumiecie, nie? Znaczy, nie mówiłem tak wprost, nie? Ale chodzi o to, że czuliśmy ten moment, gdzie robiło się grubo, nie? I po prostu było gorąco. Żeby się nie kusić po prostu dalej. No, ale jakby, bo tutaj nie o tym mówiliśmy, no. Też chyba i koniec nie, dygresji, o tym, nie o tym jest mowa, ale właśnie najtrudniejsze jest jakby ta codzienność właśnie, kiedy te emocje gdzieś tam już opadły i po prostu przyszło to faktycznie niewieszanie koszuli i odkładanie szczoteczki w inny sposób, czy nie wiem, co nas jeszcze poróżniło. Papier toaletowy w którą stronę, nie? Trzeba powiesić, jak czy ten pasek ma być tak ale do ściany, się... czy, no oczywiście, że o to żeśmy się kłócili. Tak, no, pewnie, ja już... Tak. Ja pamiętam na przykład zostawiania rozwieszonej zasłonki prysznicowej. To był taki jeden z tematów. Ja tego nie pamiętam. A deska nieopuszczona i u nas w ogóle, myśmy już to mówiliśmy na pogaduchach, ale powtórzymy. Mam wrażenie, że wszyscy to wiedzą. Że my się pierwsza kłótnia małżeńska była o kolejność ułożenia sztućców w szufladzie. No właśnie. Bo sięgam po łyżkę, a tam widelec. No wyobrażasz sobie bez sensu. Tak, a ja się my nie mamy szuflady na sztućce teraz, więc jakby nie mamy tego problemu. Nie mamy. Ale jakby rozumiemy te dylematy, bo u nas myjemy właśnie... Myjemy rękami. Ja pamiętam to rozwieszenie tej zasłonki prysznicowej, jakoś mi tak utkwiło bardzo mocno gdzieś tam w pamięci. No, także tak to faktycznie wygląda. Dobra, Wojtek, dawaj ten dowcip. Dobra, dowcip jest w odpowiedzi na komentarz Natalii. Natalia pisze, że organizacja jest inna przy dwójce czy trójce, a czwórce to 180. Dobrze, zgadzam się. I właśnie mam taki żart dyżurny, który o tym mówi. Co zrobić, jak dziecko połknie monetę? Kocham ten żart po prostu. Więc jak pierwsze swoje dziecko połknie monetę, no to co robisz? Jedziesz do szpitala, prawda? Panika w ogóle, chirurg, wiecie, operacja, nie? Drugie dziecko, jak twoje drugie dziecko połknie monetę, czy tam guzik obojętne, no to co robisz? No czekasz, aż wyjdzie. Czekasz, aż wyjdzie dołem, nie? Natomiast jak trzecie dziecko połknie monetę, to co robisz? Odbierasz mózg kieszonkowego. Tak jest. A, więc to jest suchar tygodnia. Tak, zgadzam się, Ania, właśnie, dokładnie. Nie, czekaj, bo jeszcze jest jeden super, który ja znam właśnie od Ewy z Facebooka.
I to co właśnie... Prawdopodobnie Ewa go zna ode mnie, bo Ewa nigdy nie pamięta kawałów, no. Na pewno. I on właśnie bardzo doskonale będzie pasował do tego, co napisała Natalia, bo tam ty miałaś takiego mema wrzuconego, że jak to jest mieć czwarte dziecko? Że czujesz, że toniesz i wtedy ktoś podaje ci dziecko. Tak. A co jest najważniejsze, kiedy dziecko płacze? O nie. Płacze. O dobra, taki żarcik. Taki dobra, dobra, dość. Teraz dobra. Ja chciałam wrócić do pytania Ani, do Ewy. Ewa, jak ty się realizujesz? Czy starcza ci bycie mamą? A, proszę bardzo. Pokazujmy twarze, oblicza ludzi. Ja myślę, że w ogóle bycie mamą jest jakby pięknym zadaniem i takim najbardziej chyba wymagającym ode mnie, bo bycie mamą jest na pewno ode mnie bardziej wymagające niż jakieś tam inne role, bo jeszcze jak w przypadku męża, jak coś mnie denerwuje, no to ostatecznie zawsze mogę czasnąć tymi drzwiami czy wyjść i wyjść, no a na dzieci wiadomo, że tak nie zostawię i tutaj w przypadku dzieci muszę bardziej wyjść z siebie i być bardziej jeszcze dla nich i to jest na pewno taka najbardziej wymagająca, ale też piękna rola, ale myślę, że pierwszą, że to nie jest moja pierwsza rola po prostu w życiu, bo przepraszam, bo ja patrzę tutaj na żarty, które piszą osoby w komentarzach, postaram się na nie zrozumieć. Ale gdzieś tam to nie jest po prostu jedyna rola. Ja też gdzieś tam w takiej hierarchii no najpierw jestem żoną, później jestem mamą. Teraz się śmiesz z żartów. Justyna. A słuchajcie, jeżeli chodzi o żarty, ja przepraszam, wejdę w dygresję. Wyobraźcie sobie, że w czasie pierwszego porodu mojego, kiedy ja po prostu umierałam i chciałam, żeby ktoś mnie wystrzelił w kosmos i przyszedł mój lekarz prowadzący, to mój mąż sobie z nim zaczął opowiadać kawały. Tak, ja mam opowiadać kawały o lekarzach, a on mi opowiadał o muzykach. Świetnie się bawiliśmy. Więc to jest taka inna dygresja. I czy... Tak, bardzo, tak. Więc czy bycie mamą mi wystarczy? Ja też myślę, że to jest po prostu takie... Ja jakby wybrałam to, że to jest taka najbardziej angażująca dla mnie rola na pewien czas, bo ja faktycznie... Wiecie, ja po studiach miałam bardzo wielkie plany zawodowe, bo ja skończyłam naprawdę gdzieś tam czarterowy kierunek z wyróżnieniem i kiedy pojawiły się dzieci i też to, że się pojawiły dzieci tak szybko, to było gdzieś tam świadomą decyzją, że ja moje inne plany gdzieś tam zawodowe, czy powiedzmy, nie wiem, plany związane z podróżami, czy cokolwiek innego, realizacją się gdzie indziej, po prostu odłożyłam na bok i jakby wybrałam to, że na kilka lat to jest po prostu taka moja pierwsza droga. Ale gdzieś tam w momencie, kiedy czułam, że już po prostu jest czas, gdzie mogę zrobić następny krok naprzód, gdzieś tam powoli takie kroki podejmowałam. Wiecie, gdzieś tam powoli się gdzieś tam łączyło ze zmianą pracy, z podjęciem innej pracy, z jakimś miejscem rozwoju, tak jak ty, Marta, mówiłaś. No my się znamy z internetów i ty byłaś jedną z tych moich, ja zawsze mówiłam, że mam takie internetowe kobiety i Marta była jedną z tych moich internetowych kobiet i gdzieś tam ten czas, gdzieś tam się znajdował i te role moje się zmieniały. Tak samo jest teraz, kiedy mam właśnie więcej czasu na pracę, więcej możliwości, mam też, znajduję przestrzeń na bycie. Wróciłaś w ogóle do pracy zawodowej, nie? Tak, gdzieś tam mam większą przestrzeń, coraz bardziej też na jakąś, nie wiem, chociażby służbę we wspólnocie, to no gdzieś tam kroki faktycznie podejmuję i jakby też nie mogę powiedzieć, że bycie mamą mi nie wystarcza, że to jest coś, wiecie, za mało, bo ja wierzę, że naprawdę kobieta może być bardzo szczęśliwa, jeżeli tak wybierze, że po prostu będzie pełnoetatową mamą i żoną i będzie się czuła super spełniona. I ja naprawdę myślę, że to jest super. A ja tak osobiście po prostu pewne inne plany i moje gdzieś tam ambicje i marzenie na trochę odłożyłam na bok. Skupiłam się po prostu na tym, że jestem w domu, bo ja po prostu wierzę, że moim pierwszym powołaniem jest to, że jestem żoną, później jestem mamą, a później jest cokolwiek innego. I teraz, kiedy gdzieś tam
ten czas się jest inny i okoliczności są inne i sezon jest po prostu w moim życiu inny, to podejmuję inne role, które gdzieś tam mogę się spełniać. No ale to Ewa tak mówi o tym tak dość gładko, że były takie momenty, gdzie Ewa naprawdę mówiła mi o tym, że jest frustrowana tym, że siedzi w domu cały dzień. Że wiecie, ja to na przykład wychodziłem jeszcze do pracy, nie? Tak. I jak wychodziłem do pracy, no to mi przynajmniej mózg odpoczywał, nie? Że wiecie, że dzieci płaczą. Że zmiana otoczenia, nie? Tak, tak. Natomiast Ewa siedziała w domu z dziećmi, była tym sfrustrowana. Ewa może tak skromnie o sobie powiedziała, ale Ewa naprawdę z wyróżnieniem ukończyła prestiżową uczelnię, studiowała między innymi w Wiedniu i po prostu... To powiedz co? Po niemiecku. Nie, ja studiowałam po angielsku dwa ostatnie lata, no już spolszczając studiowałam zarządzanie aktywami i ryzykiem. No, dlatego, to że te dzieci musimy... tak ogarnia. No w każdym razie pozwólcie mi skończyć, bo co chcę powiedzieć, że to naprawdę jakby ze strony Ewy myślę, że to jest taka też pewnego rodzaju ofiara, nie? W sensie, że jakby poświęcenie pewnej znaczącej części swojego życia dla rodziny, dla dzieci, dla małżeństwa, jakby którą podjęła świadomie i zgodziła się na to, że na przykład jej koleżanki ze studiów w tej chwili są w zupełnie innym miejscu, jeśli chodzi o karierę, jeśli chodzi o finanse, jeśli chodzi o w ogóle jakąś ścieżkę takiego rozwoju. Natomiast... A ja jestem po prostu w innym miejscu i naprawdę ja tego nie wartościuję i nie oceniam, kto wybiera lepiej, kto wybiera gorzej, tak. Bo ja wierzę, że każdy po prostu podejmuje decyzje najlepiej, tak jak podejmuje decyzje, które są dla niego i dla jego rodziny najlepsze na dany moment. No właśnie. Ja naprawdę myślę, że to jest super, że wielu moich znajomych wybrało drogi bardziej skupione, przynajmniej na karierze, ten czas na karierze. Inni moi znajomi podejmowali takie decyzje bardziej gdzieś tam powiedzmy zbliżone do naszych. Ale ja jednocześnie na przykład widzę, że cały czas jesteśmy... jakby zaopatrywani przez Pana Boga, nie? Że mimo tego, że pewne rzeczy może nie potoczyły się po takiej myśli, jakbyśmy chcieli, nie? Że tam kariera, czy tam wiecie, jakieś inne osiągnięcia, to jakby Pan Bóg cały czas jest, jakby nas zaopatruje i właściwie nie było takiego momentu w naszym życiu chyba małżeńskim czy rodzinnym, że doszliśmy do jakiegoś takiego momentu, że jakby jest beznadziejnie, nie? Że raz było, wiecie, na przykład z kasą, nie? Bo to jest taki temat, że raz było tak, że było super i mogliśmy sobie pozwolić na dobrą restaurację, a raz było tak, że kupowaliśmy pierogi z Biedronki, nie? I jakby to, co mówi Słowo Boże, że umiem obfitować i umiem cierpieć niedostatek. To jest... Czyli jak Marta przynosi pierogi z Biedronki, to nie jest dobrze. Nie, bo my też jedziemy. Dzisiaj, słuchajcie, naprawdę jak nie mamy pomysłu do obiad, to dzwoni, mówi Wojtek, kup tam dwie paczki ruskich, jedne ze słodkim serem i jest super obiad. Tak, no. Nie, tylko wiecie, no tak dla porównania. Natomiast generalnie chcę tylko powiedzieć o tym, że czujemy się jakby my też... jakby doświadczamy tego, że jesteśmy jako małżeństwo i jako rodzina jesteśmy w ręce Pana Boga, nie? Że to jest jakby coś, co nas trzyma i myślę, że też chciałem wrócić jeszcze tylko do tych kłótni i do tych takich różnic między nami. Kiedyś sobie rozmawialiśmy z Ewą o tym, że mamy szczęście, że jesteśmy chrześcijanami i że mamy taką perspektywę, wiecie, Bożą na małżeństwo, bo nawet jak się mega pokłócimy, to mamy w sobie taką pewność, że nikt z nas się nie obróci na pięcie i nie trzaśnie drzwiami i nie powie koniec. I że nikt z nas nie odejdzie, nie? I to daje taki... Może to jest w ogóle taką naprawdę inną jakość, naprawdę i całkowicie inną tak. Jakość życia, że ja jakby wiedząc, że mój mąż jest człowiekiem po prostu, który żyje z Bogiem i liczy się z Bogiem i do mogę... Jakie to jest słowo? Co? No nie wiem, nie brakuje mi teraz słowa, ale po prostu wiedząc, że mój mąż naprawdę bierze na serio takie życie gdzieś duchowe i obietnice po prostu, które dał nie tylko mnie, ale złożył je przed Bogiem, to mi po prostu daje pewność,
że choćbyśmy się naprawdę, wiecie, pokłócili, by naprawdę było bardzo źle, to ja wiem, że to jest tylko pewien czas. I mam też takie doświadczenie, że mimo że się, wiem, że były już między nami jakieś trudne momenty i kryzysy, i ja wiem, że my je przeszliśmy. I to mi daje teraz taką perspektywę, że nawet jeżeli się pojawia trudność, ja na przykład teraz jak zaczynaliśmy ten remont i tak dalej, ja sobie myślałam, oj, runa znowu się zacznie, ale wiecie, my sobie z tym po prostu poradzimy, że będzie trudno, no bo będzie trudno, po prostu w każdym małżeństwie w pewnym momencie jest trudno. Jeżeli ktoś mówi, że małżeństwo to jest tylko sielanka, to po prostu kłamie albo nigdy nie był w małżeństwie. Ale no naprawdę wiem, że to przejdziemy, bo wiem, że mamy pewien fundament, wiem, na czym budujemy, jakie mamy gdzieś tam podstawy i to mi daje. Tak, czujemy, że jakby, że jest coś takiego, jakaś moc sakramentu, nie? Że ten sakrament, że wiecie, że jesteśmy jakby przed Bogiem, że odpowiadamy za siebie przed Bogiem, to nas stawia jakby w innej perspektywie, nie? Że dzisiaj świat mówi, wiesz, ty się musisz zrealizować, ty musisz być szczęśliwy, nie? A ja sobie tak, okej, ja chcę być szczęśliwy, ale w pierwszej kolejności jestem odpowiedzialny za moją żonę, za moje dzieci i jakby to jedno nie wyklucza drugiego, natomiast no, czujecie, nie, że dzisiaj jest taki nawet chyba w psychologii trochę, nie wiem, bo może są jakieś psychoterapeuci, ale wydaje mi się, że jest taki pewien trend, że właśnie ty się musisz zrealizować, że ty musisz być szczęśliwy, że odetnij to, co cię zatrzymuje, czyli zostaw, nie wiem, jeżeli jesteś w jakimś związku, który się psuje, to zostaw, bo ty stać się na coś lepszego, nie? I to jest takie właśnie, no, myślę, że my chyba jako... Stasiu, no mów. Stachu, Wojtku, przepraszam, że tak wątpię słowo, ale czytam Dzikie Serce na nowo, nie, bo po raz kolejny i żeby sobie podświeżać. I mam problem, bo każdą stronę z tych myśli, co tam przeglądam, to mam ochotę zapisywać i zaznaczyć i w ogóle podzielić się z tym całym światem, więc powoli to ogarniam. Tam nawet jest takie stwierdzenie, że małżeństwo świadomie decyduje się nie mieć dzieci, bo boi się, że nie poradzi sobie z bólem, które spowodują te różne sytuacje właśnie z tego powodu, że się ma dzieci, nie? I to co mówicie, to jest właśnie, no właśnie to jest potwierdzenie tego, jakie są dzisiaj czasy, że bardzo myślimy o sobie, bardzo myślimy o swoim komforcie, nie? O tym, żeby nam było dobrze. Dzisiaj, kiedyś, tak jak właśnie w czasach naszych rodziców, dziadków, nikt się cię nie pytał, chłopie, czy się dobrze czujesz, a może dzisiaj popracujemy, a może coś zrobimy. Ale wiecie, jaka jest też pułapka, tylko ja tak wspomniałam o tym ostatnio, że jest taka, ten pierwszy komunikat jest taki, że weź rozwód, będzie ci dobrze. Tak jakby rozwód był po prostu remedium i wielkim czerwonym dywanem i płytkiem fleszy. Mało to tego, jest po prostu. Klinika rozbudowa, przeprowadzimy cię bezboleśnie przez rozwód. Nie? No, nie ma takiej opcji, nie? Normalny, zdrowy człowiek, który ma zdrowo funkcjonujący układ emocjonalny, nie oszukujmy się, każdy z nas ma jakiś odchył, ale generalnie w jakichś takich ramach się poruszamy. To jest po prostu lawina złamanych serc. Jeszcze jak są dzieci, przecież to pokoleniowo, rodzice też przeżywają to, że ich dziecko się rozwodzi. My mamy też przykład takich znajomych, których rodzice stwierdzili, to są córki, kilka sztuk, żeby nie naprowadzać zbyt daleko. Kiedy dziewczyny były w okolicach 40, miały już ułożone swoje życie, sytuację stabilną finansową, to oni stwierdzili, że dobra, teraz jest ten moment, dajmy sobie już spokój z tą parodią, bierzemy rozwód. Wszystkie dziewczyny na terapię, nie? Nie dźwignęły tego, że to, co wyniosły i to, co myślą o swoich rodzicach, jest iluzją. Tak, tak. Znaczy, tak, oczywiście. I tutaj też, bo czytam komentarz Basi, to prawda, ja wiele razy słyszałam, że powinnam zadbać o siebie, a nie o wszystkich innych. Ja jestem na końcu celowo świadomie. My też, jakby ja tutaj nie chcę być w kontrze do ciebie, Basiu, ale my też nie mówimy o tym, że my mamy o siebie nie dbać, bo my to naprawdę to są
ja to doskonale wiem, że ja muszę dbać najpierw o siebie i żeby być w stanie w ogóle zadbać o moje dzieci. I jakby to jest, wiecie, my też świadomie wybieramy czas na odpoczynek, potrafimy powiedzieć naszym dzieciom, teraz się z tobą nie pobawię, nie poczytam ci, bo jestem zmęczona, bo muszę teraz poleżeć 15 minut, jakby to jest jakby naturalne, ale mamy nadzieję, że to jest jasne, że mówimy gdzieś tam o jakimś kroku dalej i o takiej troszkę innej perspektywie. Tak. Że... Kiedyś widziałem w internecie taki, teraz boomer ze mnie wyjdzie niezły, bo widziałem taki rysunek, w sumie taka myśl tam była, że pochodzę z czasów, w których jak coś się zepsuło, to się to naprawiało, nie? Tak jest. To może taka śmieszna trochę myśl, ale tak w odniesieniu do małżeństwa to ma sens, nie? Że kurczę, dzisiaj wydaje mi się, że właśnie to, co mówisz, Marta, że jest takie nastawienie, że dobra, no to rozstańmy się, rozwód, koniec, nie, zacznijmy coś nowego, będzie dobrze. A właśnie mało małżeństw, bo no, nie oszukujmy się, jest teraz kryzys małżeństwa. No tego po prostu to tak jest i koniec, kropka. I dzisiaj mało prawdopodobnie, nie mam statystyk, tylko opieram się na mojej takiej opinii, prawdopodobnie mało tych małżeństw podejmuje taką realną pracę naprawienia tej relacji, nie? Zbudowania jej może na nowo, inaczej. I jakby myślę, że to jest jakby takie, no, to jest taki znak czasów, nie? W których żyjemy. Trochę przykry, nie? No ale tak jest. Ja też... Tak, mogę? Tak, to jest z wami live, nie z nami. Wziąłeś oddech, nie chciałam ci tutaj wejść w słowo. Bo ja mam dużo rzeczy do powiedzenia, ale liczę się to, co wy macie, także spoko. Mówiliśmy o tych różnych problemach i trudnościach i o naprawianiu różnych rzeczy i tak dalej. I dla mnie taki przełomowy moment chyba, w którym w ogóle, kiedy... No bo można powiedzieć, że tam przez pierwsze, jakby w pewnym momencie, po kilku latach, doszliśmy do takiego momentu, że się pojawił jakiś kryzys. No tam owszem, na tle tego zmęczenia i takich różnych rzeczy i właśnie tego, że ja wiecznie w tym domu, Wojtek wiecznie na tym weselu i tak dalej. I ja miałam listę rzeczy, o które Wojtka obwiniałam. Po prostu gdybym miała usiąść, to bym naprawdę mogła wypisać listę rzeczy, które mi nie pasowały, które moim zdaniem robił źle, o którego po prostu obwiniałam i byłam przekonana, że gdyby on zaczął je robić lepiej, no to wtedy by przecież było wspaniale, albo gdyby on zrobił po mojemu, to byłoby wspaniale. I takim przełomowym momentem było dla mnie to, kiedy ja usłyszałam takie słowa i one się stały taką trochę moją w ogóle dewizą w byciu żoną, że kiedyś Bóg rozliczy mnie z tego, nie jakim mężem jest mój mąż, tylko z tego, jaką ja jestem żoną. I to w ogóle, wiecie, to dla mnie było w pewnym momencie najpierw trochę jak strzał w twarz, bo sobie pomyślałam, że z jakiej racji teraz ja mam patrzeć na siebie, skoro jestem przekonana i naprawdę mam tą listę rzeczy, które chciałabym, żeby Wojtek zmienił i że to jest wszystko jego wina, a kiedy to odwróciłam i zaczęłam patrzeć na siebie, na to, co ja mogę zrobić, kim ja jestem i podjęłam pracę nie nad Wojtkiem, ani nawet nie nad nami, tylko nad sobą, to był moment, gdzie cokolwiek się zmieniło i no i to było takie kluczowe, nie? No też ja może nie chcę, żeby to tak zabrzmiało górnolotnie, ale myślę, że w małżeństwie też jest potrzebna pewna ofiara, nie? W sensie takim, że musimy rezygnować też z siebie, nie? Że jakby ja muszę się pogodzić z tym, że w pewien sposób muszę ja ustąpić, żeby pewne rzeczy na przykład nie zaogniać, albo żeby, wiecie, żeby na przykład mojej żonie było lepiej w czymś, to ja muszę z pewnych jakichś moich przywilejów czy ambicji zrezygnować, nie? Czasem. Tak po prostu to działa, tak. Nie? I to jest takie głęboko chrześcijańskie, no bo no, tak. Wiecie, no to no, Pan Jezus nas uczy tej ofiary, nie? I miłość mi się ofiarą, nie? Też mówią na żałobę. O to chodzi, dokładnie, nie? Więc to nie jest żadne cierpiętnictwo jakby, bo daleki jestem od takiego, wiecie, że biorę krzyż i teraz go będę nosił w imię... Bo Jezus kazał, tak. Tak. Jezus kazał nosić krzyż, nie? I małżeństwo to jest krzyż. Znam. A małżeństwo to jest teraz tak, nie, bo to w ogóle jakby ta perspektywa jest dla mnie inna. Natomiast chodzi o to, że no, musimy się czasem
wycofać, nie? W sensie, że żeby zrobić miejsce żonie na przykład na coś, albo dzieciom. I też nie zawsze da się osiągnąć kompromis, bo kompromis brzmi super, ale nie zawsze się da naprawdę spotkać w pół drogi i czasami no, po prostu któraś z nas musi ustąpić i stwierdzić, no moje nie będzie na wierzchu, ale... No ale trudno, ale kocham się i w imię jakiegoś większego dobra, no to już zrezygnuję z tej łyżki po prawej stronie, czy widelca, prawda? Nigdy. I już poświęcę. Nigdy. Widzisz? Nigdy. Zrobiłam to. Nigdy. Bardzo Ci dziękuję Wam za to, co mówicie, mam ciarki w ogóle i tak jestem wzruszona, bo też myślałam o tym ostatnio, dlatego że świat krzyczy o tym kompromisie, a nawet już idzie dalej i mówi się nawet, że w ogóle kompromis jest zły, bo kompromis to jest taki, że każdy coś traci, a nie chodzi o to, żeby tracić, każdy ma zyskać, więc jakby i ty myślisz sobie, ja pitole, to w ogóle u nas w ogóle nie działa, nie? I jakby jeszcze gorzej, jeszcze bardziej się pogłębia i ostatnio właśnie z ostatniego czasu mam też taką rozkminę, że w ogóle to nie jest tak, że tego nas nie uczy Jezus. Nie mówię o tym, że mamy iść wszyscy na krzyż i umierać i w ogóle cierpieć i męczeństwo, tylko że właśnie, że to jest to, dokładnie to, co wy powiedzieliście. To jest piękne właśnie wyjaśnienie tego, gdzieś do czego ja też doszłam, że po prostu czasem trzeba się zgodzić na to, że nie musi być na moje. I musi, tyle. Ego cierpi, zwija się po prostu tak. Ale tak. Trudno, no są gorsze rzeczy w życiu, nie? Kochamy się i patrzymy dalej, po prostu. Ja wiem, że to jest chrześcijaństwa, nie? I no. Tego, że my jesteśmy ludźmi wierzącymi, to jest właśnie, trzeba myślę, przestawić się z takiego, o Jany, źle, jak ja to mam źle, bo przykazania, bo wszystko, jak ja mam nie piękną muszę. Perspektywę życia wiecznego, nie? I moje życie nigdy się nie skończy, nie? Ja mam tylko perspektywę życia rzymskiego, ileś lat i tak dalej. Pięknie powiedzieliście to, że ja to bardzo biorę do siebie, bo ja straszną frustrację przeżywałem, kiedy ja miałem firmę, dzieci i firmę, która się rozwijała i bardzo chciałem rozwoju tej firmy. Moje ego bardzo tutaj wrzeszczało. Byłem tak sfrustrowany, tak po prostu nic mi się nie chciało. W domu wszystko było źle, w pracy było wszystko źle. Żona z depresją. Żona w ogóle z depresją, dzieci małe i wiecie, i taka perspektywa, nie wiem, przecież chciałem, żeby było tak dobrze, a jest tak beznadziejnie. I tak, tego nie chcę, nie chcę takiego życia. Nie patrz, co ci Rafał powiedział. U nas w małżeństwie, kiedy jest spina, to jest wina zawsze po obu stronach, żony i teściowej. Tak, dokładnie. I wiecie, ja chciałem mocno też dużo odpuścić, żeby sobie uświadomić, że nie wszystkie rzeczy muszę zrobić tu i teraz. I tak samo myślę z tymi małżeństwami. Perspektywa, nie? Że jest ta perspektywa dalsza. Tak. Naszego życia wspólnego, bo dzieci odejdą i to nie znaczy, że jeżeli ja się nie spełnię w ciągu tych 5-10 lat, tak jak ja to sobie wyobrażam, to te za 5-10 lat to już nie będzie mi się chciało, mi się chce jeszcze bardziej w ogóle, widząc ogrom możliwości, które jest przede mną, nie mogę się doczekać, kiedy dzieci już pójdą na swoje bardzo, nie? Ale z drugiej strony nie chcę tracić tego czasu na oczekiwanie na coś, co nawet nie wiem, czy nastąpi, nie? Być właśnie tutaj, tu i teraz, nie? Także dzięki, że się jakby do takiego samego momentu, bo powiem Wam szczerze, że ja na przykład z zazdrością patrzyłam i patrzę czasami na relacje z podróży różnych osób, na wiecie, w ogóle wakacje Dominikana, nie wiadomo co, a my, wiecie, my jechaliśmy... A my znowu na Rodos. Tak, dokładnie. My mieliśmy Rodos dokładnie takie same jak wy, inne ogródki działkowe ogrodzone siatką. I wiecie, no my pakowaliśmy dzieci, jechaliśmy 60 kilometrów dalej i głównym naszym jakby wyznacznikiem udanych wakacji było to, żeby była piaskownica, lody na deser, basen, to już w ogóle full wypadek, żebym nie musiała gotować przez ten tydzień. To było po prostu najważniejsze. I no naprawdę to jakąś taką wielką frustrację przez pewien czas we mnie budziło, że ja bym tak strasznie chciała pojechać w takie miejsce, zrobić takie coś tu, tam i tak dalej, a że nie mogę tego zrobić, bo wiecie, ja się nawet śmiałam, mnie ominęły wszystkie wesela naszych znajomych, bo ja wiecznie byłam w ciąży albo z niemowlakiem i naprawdę i śmiałam się, że jak... Wojtek nadrabia pracy. Tak, że jak różne osoby czasami piszą takie
podsumowania z jakichś tam okrągłych rocznic, na przykład będzie na 30, jak będziecie czyli 30, że tam to zrobiłem to i tak dalej, a ja się śmiałam, że dla mnie przed 30 urodzinami odpiluchowałam troje dzieci i to jest i kropka. I to się... I nawet myślałam o tobie ostatnio właśnie o tym, dlatego że ja wtedy się śmiałam i ja mówię, no to ja może zdążę przed 40. I w złej godzinie to powiedziałam, bo tu końca nie widać, 40 za pasem, wiesz? Tak, i wiecie, i nauczyłam się tego, że po prostu o tym, o czym ty mówisz, Staku, że te niektóre rzeczy trzeba odłożyć w czasie, że przyjdzie czas na te podróże, naprawdę przyjdzie czas na to, że gdzieś tam zrobię to, przyjdzie czas, że się, że jeżeli będę chciała, to znajdę taką pracę, która będzie w ogóle super, ekstra ambitna, rozwojowa, chociaż moja praca już teraz jest naprawdę fajna, fajna, ambitna i się w niej rozwijam, to jeżeli będę chciała, to pójdę jeszcze dalej, ale po prostu mogę zrobić wiele rzeczy, no nie mogę wszystkiego zrobić naraz, bo wybrałam to, że na te 5 lat, czy ileś tam zabunkrowałam się w domu z dziećmi, z pieluchami i tak dalej, ale po prostu ta perspektywa jest gdzieś tam dalej. Uczymy się tego, że w życiu są sezony, nie? Że to nie jest tak, że cały czas będzie tak samo, przyjdzie kres tego sezonu, będzie nowe i jakby szukamy w tym woli Bożej, nie? Że... A jednocześnie też uczymy się naprawdę czerpać z tego, co jest teraz i cieszyć się tym, że mamy fajne dzieciaki, że naprawdę możemy z nimi spędzić czas w tej piaskownicy i na tym basenie i że w ogóle, że dla naszych dzieci największą frajdą jest to, że ich zabierzemy na lody i po prostu cieszymy się z tego i nie jesteśmy udręczeni, że znowu siedzimy na tym samym rynku w Jaworznie lub Sosnowcu i jemy... Znowiec nie ma rynku. I jemy te lody albo na tym naszym ogródku działkowym, którego już nawet nie mamy, bo byliśmy najgorszymi działkowcami po prostu świata. I po prostu czerpiemy z tego, co jest teraz, że możemy pograć z dziećmi w planszówkę, że dla nich największą radością jest to, że oni przyjdą rano i się poprzytulają. Moje dzieci i mój Stasiu kiedyś powiedział tak, tato, bo ty jesteś jak lodówka, a my jesteśmy jak magnesiki. Wiecie, nie? I to tak rozczuliło. Tak, no, tak, także, jest taki, tak. Uczymy się tego, żeby po prostu cieszyć się, jakby wiecie, tym, że żyjemy z dziećmi, że to nie jest, wiecie, oczekiwanie na koniec udręki, niech się wyprowadzą. Dokładnie. Czerpiemy z tego, że on, patrzymy, wiecie, jaką to nam daje satysfakcję, jak dzieciaki w ogóle pokonują jakieś trudności, odkrywają coś, my sobie musimy. Tak. Wow, kiedyś mówiliśmy, patrz, słuchajcie, puścimy im kiedyś Króla Lwa, oni z nami obejrzą, czujesz? Oni nie widzieli Króla Lwa. Tak, albo puścimy im ten długo Powrót do przyszłości i mówią, ale ekstra. Tutaj Rafał pisze, że w Kazimierzu jest fajny park w Sosnowcu, no, oczywiście, że tak, potwierdzamy. Bo jeszcze chciałam wam opowiedzieć taką anegdotkę i ja wiem, że nasze dzisiaj spotkanie kręci się wokół Sosnowca. Ale jakiś czas temu była jedna z takich pierwszych weekendów, gdzie Wojtek był w domu, bo kiedy jest jakiś tam sezon weselny, generalnie od kwietnia do listopada mojego męża praktycznie w każdy weekend nie ma, bo w sobotę jedzie do pracy, a pół niedzieli odsypia, więc te weekendy gdzieś tam ja obskakuję. A była taka pierwsza sobota, że Wojtek był i to był zimny grudzień, deszczowy, zachmurzony i wzięliśmy nasze dzieci tam właśnie do Sosnowca, gdzie będziemy mieszkać, pokazaliśmy im okolice, wiecie, rzeczkę, na której były 3 kaczki, drewniany mostek. Generalnie robiliśmy pozytywny PR wokół Sosnowca, co nie było takie łatwe, ale przeszliśmy, myślałam, żeby ich zabrać na jarmark bożonarodzeniowy, taki super ekstra wypasiony, ale stwierdziliśmy, nie, to już by było za dużo. Przeszliśmy się właśnie takimi uliczkami zwykłymi w mieście, gdzie były jakieś tam ozdoby świąteczne, jakiś balon, tak? Co tam balon, było, taki, wiecie, takie są w miastach teraz takie kolorowe konstrukcje, takie świecące, nie? I był taki balon, była taka choinka i taki... Ciuchcia, to nieważne. Tak, i poszliśmy do babci, u babci wypiliśmy herbatę, zjedli tam kilka ciastek i wróciliśmy do domu i nasza córka powiedziała 9-letnia, mamo, a najlepsza rzecz w Sosnowcu, autobus do Katowic, tak, zdałem. Tak, tak. Ale wróciliśmy do domu i Zosia powiedziała, to był najlepszy dzień w moim życiu, a ja w ogóle... What? No. Jak to
szczęśliwe. I naprawdę to nam pokazało taką olbrzymią radość i wartość z tego, jaką jest rodzina, takie normalne, gdzieś tam zdrowe bycie po prostu z dziećmi tu i teraz, nie? No bardzo wam dziękujemy. Musimy bardzo ostro tutaj zakończyć, bo staramy się zazwyczaj kończyć w godzinie. Tu nam już mija półtorej. Nigdy nam nie wyszło. Nigdy nam nie wyszło, ale tu już jest tak, widzę, że intensywnie. Więc nie rozłączajcie się, jeszcze pogadamy sobie z wami poza live'em, żeby tutaj nie zamęczyć ludzi. Ja na chwilę zniknęłem, bo musiałem ładowanie podłączyć, bo telefon po godzinie się zaczyna rozładowywać i to już jest znak, że po prostu trzeba kończyć. Więc bardzo wam dziękujemy, tutaj też Karolina napisała, że jesteście cudowni. Bardzo wam dziękujemy, my mamy też swoje notatki. Słuchajcie, my też bardzo dziękujemy za zaproszenie, bo nie czuliśmy się jakoś specjalnie wyjątkowi, żeby w takim zacnym gronie się tutaj znaleźć. Natomiast no fajnie jest z wami pogadać i podzielić się tym, jak żyjemy, nie? Słuchajcie, jedyną Biblią, jaką czyta współczesny człowiek, taki jest nasze życie, jest życie właśnie nasze. Nie? My chcemy jeszcze. No. Czas na reklamę. Przepraszam, no to jest nasz czas, więc wykorzystam, pytał, czy można nas gdzieś spotkać, więc już mówiliśmy o naszej wspólnocie Metanoia i zapraszamy was bardzo serdecznie na takie wydarzenie, które się nazywa Strefa Zero. My jakoś tam... współorganizujemy. Znaczy, jesteśmy... Ja bardziej po stronie sceny, Ewa... bardziej po stronie gdzieś tam. To jest nieważne, ale was serdecznie zapraszamy. To jest naprawdę dobry czas, gdzie się można spotkać z naprawdę dużą ilością fajnych ludzi, posłuchać też inspirujących wykładów, więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany, zapraszam na Strefę Zero. Facebook Strefa Zero i zapraszamy na to wydarzenie. Tak, i to wydarzenie się odbędzie w czerwcu. Tak jest. Także można sobie rezerwować czas i zapraszam. Strefa Zero, wpiszcie w Google, od razu wyskoczy właśnie wam ta informacja. Tak, Facebook to jest w czerwcu, nie pamiętam, 17, 18, to okolice 17 czerwca. My się już wybieramy jakiś czas, ale ciągle terminy po prostu gdzieś tam nam się pokrywają, ale wiele ludzi naszych znajomych było i bardzo poleca i my również polecamy. Choć jeszcze osobiście nie byliśmy, to zamierzamy na pewno doświadczyć. Zapraszamy. A jeżeli chodzi też o reklamę z naszej strony, to też jest parę rzeczy, które się dzieje w tle. Taką najbliższą to jest chyba Dzień Kobiet. Wydarzenie stacjonarne to najbliższy Dzień Kobiet w Gdańsku 5 marca. Jak wejdziecie na naszą stronę www.ludziepełnijżycia.pl, tam możecie poczytać. Tym razem będzie o perfekcjonizmie. Będziemy się zastanawiać, czy to błogosławieństwo, czy przekleństwo. Czy rzeczywiście, Wojtuś, wiesz, voucher, wszystko możliwe. Zapraszam. Dzień Kobiet. Dzień Kobiet w Gdańsku, dziewczyny jadą, także... Z Katowic nawet. Ania jedzie. Ania, nasza Ania. Przemyślimy sobie. Dobrze, przemyślicie. Ponieważ miesiąc później, 2 kwietnia, będzie taka konferencja podobna dla mężczyzn, Szorstka Wiara. I myślę, że tam też możecie pomyśleć o tym. Natomiast póki co, to zapraszam, mam świetne prelegentki, będzie Agnieszka Stefaniuk z bloga Family Fun by Mom. Ta dziewczyna ma 7 dzieci. Ona musiała z powodu puścić. Ona musiała Ona prawie 2 razy utonęła. No, to naprawdę ona też robi szkolenia silna jak mama, więc jest w ogóle bardzo radosną i bardzo fajną babeczką. Tak, jest niesamowicie inspirująca, naprawdę jest niesamowita. No, ona będzie Ula Fajczyk, którą znamy właśnie z naszej grupy mastermindowej. Tak, jedna z moich internetowych kobiet, tak. Tak, internetowa kobieta nasza. I Ula będzie mówić o przytulaniu swojego perfekcjonizmu. I będzie jeszcze Monika Gomułka z kanału Początek Wieczności, która opowie nieperfekcyjną konferencję, powie. Taki jest tytuł i bardziej powie swoje świadectwo, bo nawet jak pytałam paru osób, kogo mogłam zaprosić na taką konferencję o takim tytule, to parę razy rzeczywiście ją wymieniono, bo ona mówi o tym, że to jest gdzieś jakiś kłopot jej, nie? Osobisty i że się tam mierzy z tym. Także teraz jeszcze jest małe tutaj gratis, bo jeżeli dzisiaj do północy jeszcze półtorej godziny uda zapisać, to dodamy. Tak, do każdego biletu dorzucamy 3 konferencje gratis na tydzień.
Także warto, warto. No i to chyba... O lęku. A w piątek Staku i Michał będą mieli live. Live'a i czuję, że już wiem też po Michale, kto będzie kolejnym prelegentem. Kolejnym gościem na live. Kolejnym gościem na męskim live. Muszę to jeszcze za chwilę się tutaj dowiedzieć, kiedy. I... A już na pewno będzie człowiek orkiestra. Gdzie to spotkanie u was jeszcze? O, widzisz. To już kochani, odpowiemy w komentarzach, kończymy, żeby... Bardzo wam dziękujemy, kochani, jasne. Bardzo dużo fajnych komentarzy. Jeżeli uważacie, że rozmowa była wartościowa, udostępnijcie. Oczywiście my ją potem rzucimy też na Instagram. Jak to mówią, lajki, share, komentarze. Tak. I z Panem Bogiem. Dobrego tygodnia dla was. Dobranoc. Pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy, dobranoc. Z Bogiem, dzięki. Pa, hej, hej. Pa.